Wcześniej auto jeździło m.in. na Ravenolu 0W40 i Liquimoli 5W40, ale Jakub zdecydował się wrócić do fabrycznych zaleceń z 2015 roku, czyli właśnie do klasy 0W30. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś na stole badawczym debiutuje Alfa Romeo Giulietta z benzynowym silnikiem 1.4 Multi-Air o mocy 170 koni mechanicznych. Auto z roku 2015, które przeszło pełną zmianę filozofii smarowania. Inicjatorem badań jest Jakub, który przesłał dwie bardzo starannie przygotowane próbki, solidnie zabezpieczona paczka i wydrukowane etykiety, które ułatwiły rozpakowanie i katalogowanie próbek. Gratulacje i podziękowania dla Jakuba. Przechodzimy do prezentacji próbki świeżego oleju. W tym przypadku jest to Orlen Oil 0W30FR zgodny z normą Fiat 9.55535GS1. Oleje tej klasy nie pojawiają się zbyt często na kanale, więc to dobra okazja, żeby przyjrzeć się ich właściwościom bliżej. Sam olej pochodzi z nowej partii, został wlany do silnika podczas wymiany przeprowadzonej własnoręcznie przez właściciela bez użycia płukanki. Wcześniej auto jeździło m.in. na Ravenolu 0W40 i Liquimoli 5W40, ale Jakub zdecydował się wrócić do fabrycznych zaleceń z 2015 roku, czyli właśnie do klasy 0W30. Z ciekawostek, temperatura oleju na autostradzie według czujnika pokładowego była niższa około 4 do 5 stopni Celsjusza względem wcześniej stosowanego Ravenola. Kultura pracy bez zauważalnych zmian, pobór oleju około 100 do 150 ml na 1000 km niezależnie od marki. Druga próbka to olej przepracowany, ten sam Orlen 0W30FR po całym cyklu użytkowania, przebieg na oleju zgodnie z założeniami bez przyciągnięcia interwału, eksploatacja w 85% trasowa, głównie drogi ekspresowe i autostrady przy stałych prędkościach rzędu 120 do 140 km na godzinę. Nie stosowano dolewek, nie użyto płukanki, więc mamy czysty test na realnych warunkach użytkowania w trasie. Warto podkreślić, że mimo nagrania z toru przesłanego przez właściciela, ten olej nie był eksploatowany podczas track day, tylko na typowej codziennej trasie. Nagranie traktujemy jako ciekawy dodatek i wizytówkę pojazdu. W kolejnych częściach odcinka przyjrzymy się szczegółowo, czy Orlen 0W30 faktycznie dobrze zachował lepkość po pełnym interwale, czy obecność Multi-Air miała wpływ na zużycie dodatków i czy powrót do fabrycznych zaleceń lepkościowych to rzeczywiście bezpieczna decyzja, szczególnie przy tej specyfice jazdy. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze w ramach ciekawostek kilka słów o tym rozwiązaniu Multi-Air. Sam Multi-Air to system Fiata do sterowania zaworami sądzcymi. W głowicy nie ma wałka sądzego, tylko jest kaseta z zaworami elektrohydraulicznymi, otwierającymi zawory sądce zasilanymi olejem silnikowym. Dzięki temu systemowi jest również realizowane sterowanie zmienną fazą rozrządu oraz zmiennym wzniosem zaworów, co daje lepsze osiągi i mniejsze spalanie paliwa. Dodatkowo zapewnia większy moment obrotowy w niższych partiach obrotów i niweluje w pewnym stopniu efekt turbodziury. Dalej Jakub napisał tak: z własnego doświadczenia powiem, ponieważ jest to moja druga Giulietta, poprzednia była z silnikiem 1.4 T-Jet 105 koni mechanicznych i spalanie w tej Alfie jest rzeczywiście na podobnym poziomie, pomimo większej mocy, co ze zwykłym silnikiem T-Jet. Jeśli chodzi o związek z olejem, to sam system Multi-Air jest narażony na słabą jakość oleju i zanieczyszczenia w nim, długie interwały między wymianami, co może powodować zapychanie kanałów zasilania modułu Multi-Air i awarię modułu. Dodatkowo ważne jest regularne czyszczenie lub wymiana filtra oleju w module Multi-Air. I to tyle w tym obszarze. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały,
Czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy? Oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka? No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 50,1 w 40 stopniach oraz 9,5 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 178. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Natomiast na początku warto podkreślić, że w tej deklaracji producent wyraźnie wskazuje, że powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. Mamy deklarację lepkości w 100 stopniach Celsjusza oraz wskaźnik lepkości. Nie mamy lepkości w 40 stopniach Celsjusza. Zgodność w 100 stopniach bardzo dobra, natomiast zgodność w niższej temperaturze po wskaźniku lepkości widzimy, że będzie umiarkowana. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 45,7 w 40 stopniach oraz 9,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 183. Liczymy zmiany procentowe: minus 9% w niższej temperaturze oraz minus 5% w wyższej temperaturze. Wyniki na zielono, brak zastrzeżeń. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, jakie otrzymano noty. 6, 4 oraz 2 trójki. Jaki komentarz do wyników? Słabe spalanie, stan oleju jest nieadekwatny do jego przebiegu. Należy pilnie sprawdzić przyczynę z powodu możliwego zbliżającego się uszkodzenia silnika. Piotr miał ten raport zaraz po wykonaniu analiz i zdążył skomentować go w ten sposób. Zmartwił mnie ten raport z testu bibułowego o tak wysokiej zawartości sadzy i możliwych problemach z mieszanką lub jakością spalania. Jakie otrzymano wyniki z testów bibułowych R2D? Zobaczmy teraz. Pierwsza bibuła, wynik przeciętny, środek plamy dość ciemny, plus te czarne przepalenia na strefie rozpraszania. Wiemy z innych testów, że to niekoniecznie pożądany efekt w teście bibułowym. Druga bibuła, wynik poprawny, tutaj nie mam większych zastrzeżeń.
Trzecia bibuła, totalne zaskoczenie, jest obecna morska poświata, co świadczy o wciąż aktywnych dodatkach w tym oleju, zatem wynik zapisujemy na plus dla tego oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni na pierwszy plan wysuwa się mocna degradacja dodatków, w kilku miejscach mamy wartości podświetlone na czerwono. Szczerze mówiąc, to ta obserwacja trochę mi się kłóci z tym, co widzieliśmy w teście bibułowym. Dalej w podczerwieni mamy umiarkowane zanieczyszczenie oleju wodą, stopnie nitrooksydacji sulfonowania znacznie podwyższone na granicy przedziału czerwonego, w oleju może znajdować się trochę paliwa. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 78%, co sugeruje, że przy takim rodzaju eksploatacji, w takim samochodzie i z takim olejem wymiana co 8000 km jest warta wzięcia pod uwagę. Wniosek w oparciu o te badania, które zostały przeprowadzone. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!